Przyjechałem ze Szczawnicy, z powiatu nowotarskiego. Cel to jest ten, który łączy wszystkich tu Polaków zebranych dzisiaj. Może nie wszystkich, ale przynajmniej tą część narodu, która wie, co to jest flaga biało-czerwona, co to jest patriotyzm. I wszystkie te wyniesione kiedyś i przez nasze pokolenia wybudowane, te wszystkie związane z naszą historią i patriotyzmem idee. Myśli pan, że może da coś zmienić tego typu? Jak nie będziemy demonstrować, nie zmienimy nic. Dziękuję panu bardzo. Czy mógłby z imienia pan się przedstawić naszym widzom? Jan Hamerski. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Uważam, że my jesteśmy w sytuacji zagrożenia. Zagrożenia wolności. No, wolności słowa już dawno nie ma, to widać nawet po publicznej telewizji. Nie ma, moim zdaniem, sypie się suwerenność Polski od ponad 2 lat. No i to jest naturalne, że ludzie w takiej sytuacji się mobilizują. No, jakie skutki może przynieść ten marsz? No przede wszystkim możemy się policzyć, zobaczyć. Ja myślę, że dlatego my organizujemy protest namiotowy, a najpierw taki protest mający za zadanie wymusić na dziennikarzach rzetelną relację z marszu, który rozpoczyna się za chwileczkę o godzinie 11 na Placu Powstańców Warszawy. Bo ja myślę, że marsz to za mało, że ta władza to jest po prostu... Ona pokazała, jeśli to był zamach na prezydencie polskim, to był akt agresji, który skutkował eliminacją głowy państwa. I w ślad za tym natychmiast były działania bardzo zorganizowane, sprawne działania wprowadzania wpływów, rozszerzania wpływów rosyjskich w Polsce. I tak jak mówię, to jest sytuacja zagrożenia bytu państwa polskiego. I my musimy się mobilizować odpowiednio do zagrożenia. Marsz to za mało, ta władza to są gangsterzy po prostu. Jeśli to był zamach, to są gangsterzy. Wszystkim nie podoba się to, w jaki sposób władza nie szanuje, czy w ogóle nie respektuje konstytucji, najważniejszego dokumentu w naszym państwie, gwarantującemu nam, obywatelom, pewne prawa, przywileje. Ja chciałbym powiedzieć tak, że konstytucję mamy dopiero od 15 lat, natomiast doktrynę prawną stalinowską, bo to jest stalinowska de facto doktryna prawna, mamy od dawna. I sędziowie, i w zasadzie wszyscy, większość Polaków, no, zapomniała konstytucji. Doktryna stalinowska jest ponad konstytucją. To jest fakt, ja to udowadniam w liście otwartym, który wystosowałem do prezydenta, do prezesów sądu, Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej. Ta sprawa jest zamiatana na razie pod dywan. Dzień dobry Państwu, Tomasz Sokolewicz, Gazeta Obywatelska, Telewizja Interpolonia. Rozmawiam z panem Włodzimierzem Domagalskim, przewodniczącym Stowarzyszenia Solidarność Walcząca w Warszawie. Jesteśmy na tyłach wielkiej demonstracji przeciwko niedopuszczeniu telewizji Trwam na multiplex. Panie Włodzimierzu, od wielu lat działał pan w opozycji niepodległościowej. Co chciałby nam pan powiedzieć? Dzisiejsza manifestacja jest oczywiście związana z obroną wolności mediów, które trzeba przyznać, że są zagrożone. Jest ogromna nierównowaga, jeżeli chodzi o prezentowanie różnych opcji politycznych, ale ja sądzę, że ta manifestacja ma znacznie głębsze podłoże. Mówię tu nie tylko o swojej opinii, ale osób, które wiem, że będą dzisiaj uczestniczyć. To jest w ogóle sprzeciw wobec całej aktualnej sytuacji w Polsce. Myślę, że może mniej sytuacji nawet ekonomicznej, co sytuacji społecznej, politycznej. No i właśnie wracamy do punktu wyjścia, czyli do mediów, które rzeczywistość bardzo zafałszowują. Co było widać przy okazji ostatnio choćby kwestii ekshumacji, kiedy wyszły na jaw ogromne kłamstwa medialne, które były od dłuższego czasu forsowane. Proszę pana, mówimy o mediach, a przecież niektórzy nasi koledzy są w mediach. W tej chwili dyrektorem programowym programu pierwszego jest pan Piotr Kraśko i pan Piotr Kraśko wczoraj zapomniał umieścić w głównym wydaniu dziennika informacji na temat tego marszu. Jaki jest pana komentarz do tego? Ja nie widziałem tego dziennika. Rozumiem, że chodziło o to, że podczas całej edycji nie było ani słowem wspomniane, tak?
wcale mnie to nie dziwi. To znaczy, widziałem już wiele manifestacji, w których uczestniczyło na przykład 2000 czy 3000 osób, a mówiono, że 200-300 osób. Widać tendencję do pomijania takich wydarzeń, a jeśli się już pominąć nie da, to pomniejszania rangi. To jest stała tendencja. Przede mną pan Waldemar Pernach, znany działacz opozycyjny z Konfederacji Polski Niepodległej, jeden z właściwie książąt podziemnych wydawnictw. Co pan tu robi? Idę na demonstrację tą zapowiadaną. Idę dlatego, żeby przeciwstawić się rządowi. Temu rządowi, który fatalnie rządzi. Destrukcja. On nie odbywa, nie dba ani o państwo, ani nie dba o obywateli. Przyczyną tego jest, jak myślę, transformacja. Te transformacje przeżywaliśmy w komunizmie, tylko się nazywały inaczej. Po leninowsku to były pierdyszki, a po w naszej rzeczywistości PRL-owskiej to były okresy błędów i wypaczy. I ta transformacja się nazywa, bo była transformacja władzy, transformacja tamtej władzy, która się połączyła z tymi naszymi elitami. I ta władza służy tylko sobie, służy tylko władzy. To na każdym kroku, jak widzimy, kłamstwa, na każdym kroku widzimy oszustwa, bezradność i niekompetencje. Dlatego idziemy na marsz, idę ja na marsz ze wszystkimi, żeby się policzyć, jak to się mówi, i żeby przeciwstawić się tej władzy, temu sposobie rządzenia. Wyczerpały się nasze środki, takie jak zbieranie podpisów, głodówki. Pora pokazać pięść. Na razie tylko będzie pięść zaciśnięta, którą dzisiaj pokażemy. I oby tylko tak zostało. Panie Waldemarze, czyli krótko mówiąc, partia jest ta sama, ale nie taka sama w tej chwili. To znaczy, w tej chwili nie mamy jeszcze jakiejś takiej skłonności systemu, pana zdaniem, do tego, aby powoli zmieniać się, aby w jakiś sposób wypełnić część społecznych oczekiwań. Na pewno tak, bo jak to zauważyliśmy, że była ideologia komunizmu i teraz jest ideologia liberalizmu, ale idee zostały te same. Tamtą ideologię wypatrzyli, przepoczwarzyli po stalinowsku, po bierutowsku, różne, żeby to służyło im celom. Im celom trzymania się władzy. Ta ideologia liberalizmu, która miała niby u nas zdać egzamin, przepoczwarzyła się. Oni ją wykorzystali, tak jak komuniści tamtą, ci wykorzystali tą ideologię liberalizmu po to, żeby przykryć swoje ideały. Ideały dążenia do trzymania władzy, do trzymania korzyści osobistych i pewnych grup. Nie, to jest telewizja Interpolonia współpracująca z telewizją TVAM. A, może to... pani by chciała powiedzieć kilka słów do naszej telewizji? A, czemu nie? Skąd pani przyjechała? No, no macie akredytację jakieś na to? Mamy, są w Polonii, mamy, no. Tak, TV Polonia. To oni w Kanadzie nadaje. Tak, no. Od pana Krzysztofa Szybińskiego. No, bo my w Kanadzie oglądamy. Chodź, was. Bo musimy sobie porozmawiać. Musimy grupy gonić. Aha, no niestety. Także bardzo się cieszymy. Może w każdym razie idziemy. Do kamery. Z Wrocławia. Wrocław i cały czas myślimy o tym, że idziemy drogą ku wolności. Wolności serc, sumień i umysłów. I jest przepełnione nasze serce wielką radością. Szczęść liczymy Bożą. Na załatwienie w końcu sprawy telewizji TVAM, która jest niezwykle nam potrzebna, całemu narodowi. Czekamy na to, aby ona dostała już akredytację, miejsce na multipleksie, żebyśmy mogli już ją oglądać w tej nowej formie. Ja już osobiście założyłam sobie telewizję cyfrową na tą okoliczność. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Telewizji TV Interpolonia współpracującej z telewizją TVAM. Czy zechciałyby panie powiedzieć, skąd panie przyjechały na tą demonstrację i w jakim celu? Zagłębia Sosnowca konkretnie. Jak mogła pani sądzić, że przyjechałam z celu, tak? Przyjechałam z Sosnowca. A w jakim celu? No, żeby
pomóc telewizji Trwam, bo przecież to jest niemożliwe, żeby Polska była bez możliwości swobodnego wypowiadania się, do prawdy, dostępu do prawdy. Wszystko jest kamuflowane, ukrywane i w sumie to strasznie boli, że takie czasy nastały, że lekceważą podpisy. Tyle podpisów przyszło, a ktoś mówi, że parę kopet przyszło. Więc to jest oburzające, a stosunek do tych po prostu parlamentarzystów, którzy tą sprawę poruszali, też przecież jest niesamowity. W ogóle lekceważący i kpiący z narodu. Tak być nie powinno. No, no i chodząc na takie demonstracje, staramy się to zmienić. Jakie są Pani nadzieje wobec tej demonstracji? Wie Pani co, chcielibyśmy, wydawałoby się, że po jednej demonstracji wystarczyłoby, a tu są zbierane podpisy i manifestacje są nie tylko w Polsce, ale są przecież za granicą i nikt sobie z tego nie robi. Unia Europejska też była poruszona tą sprawą. Jak można do tego stanu pozwolić, żeby tak było, żeby zamykać usta prawdzie? Jak można? Ja tego nie rozumiem. Dziękuję bardzo. Jak Pani z imienia? Grażyna. Dla telewizji Interpolonia mówiła Grażyna. To będzie. To będzie w internecie. W internecie? Tutaj jest strona tvinterpolonia.com. Ojej, to jak ja sobie to zobaczę. Co ja mogę Pani powiedzieć? Skąd Pan przyjechał? Ja jestem z Warszawy, proszę Pani, dlatego usilnie jadę tu już, chociaż już mnie nogi bolą, wziąłem laskę, bo już moje zdrowie nie tego, ale popieram całym sercem wszystko to, co telewizja Trwam i Radio Maryja, i proszę Panią, promują i to jest... To jest całe moje życie, proszę Panią. Tak. Dziękuję bardzo. No. Polonia, współpracującą z telewizją Trwam, czy zechcieliby Państwo wypowiedzieć się na temat dzisiejszej demonstracji? No nie wiem. Skąd Państwo przyjechali? My jesteśmy z Warszawy. Z Warszawy jesteśmy. Uważacie Państwo, że taka demonstracja jest potrzebna? Jak najbardziej. Jak najbardziej jest potrzebna w obronie wolnych mediów, w obronie w ogóle wolności, bo ja się czuję spętana w tym kraju. W własnym kraju po tylu latach pracy, życia, wychowania dzieci czuję się tu spętana i dlatego stąd moja obecność tutaj. Czy uważa Pan, że możemy coś wspólnie zmienić takimi akcjami lub podobnymi? No myślę, że tak, na pewno tak. Na pewno zresztą to widać. Się zaczynało od niewielu osób, prawda? A teraz już są tysiące, setki, tak prawdę mówiąc. Także myślę, że jest nadzieja, no duża nadzieja i duża szansa, jak razem będziemy coś wspólnie działali w tym kierunku. Myślę, że jest jakiś optymizm w tym wszystkim, że tu coraz więcej ludzi. Myślą Państwo, że kolejne takie akcje czy różne inne działania będą potrzebne? No na pewno niezbędne, nie tylko potrzebne, ale niezbędne. Rozumiem, że im więcej ludzi się zgromadzi wokół tego ruchu, to będzie to ten głos bardziej słyszany. No myślę, że tak, bo milczenie i godzenie się na to wszystko, co obserwujemy i zakłamywanie tego, oszukiwanie ludzi, robienie z ludzi naprawdę takich bezwolnych, bezmózgowych, to myślę, że do niczego dobrego nie doprowadzi. To jest ze zgrai niewolników, no w końcu się jakoś, myślę, że przebudzimy i będzie nas coraz więcej. Taką mam nadzieję, stąd moja obecność tutaj. Czy zechcieliby Państwo z imienia przedstawić się naszym widzom? Celina. Mirosław. Ślicznie Państwu dziękuję i życzę miłego dnia. Dziękuję. Dzień dobry, przepraszam bardzo Państwa. Czy zechcieliby Państwo dla naszej telewizji TV Interpolonia, współpracującej z telewizją Trwam, udzielić... Skąd Polonia? Interpolonia, ale współpracujemy z telewizją Trwam. I chcielibyśmy... Oczywiście. Chcielibyśmy od Państwa uzyskać jakieś informacje, kilka zdań, komentarza na temat dzisiejszej imprezy. No powiedz coś, Kasiu. No cóż, impreza jest bardzo potrzebna, uważam, bo chcielibyśmy odbierać telewizję Trwam. Jest bardzo nam potrzebna, zwłaszcza w takich trudnych czasach, jak teraz jest. No i wydaje mi się, że jest to bardzo cenny dzisiaj dzień, żeby to uzyskać.
Czy uważa pan, że tego typu przedsięwzięcia, działania i demonstracje mogą wpłynąć na władzę? Oczywiście, jak najbardziej. Powinny przede wszystkim, bo muszą się liczyć z narodem. Uważają państwo, że inne jeszcze podobne działania będą wskazane? Jak najbardziej i to bardziej radykalne. Aż do skutku. Żeby odsunąć tą platformę od władzy i się pozbyć się przestępców, pozbyć się, proszę pana, wszelkich, bo do tej pory oszuści i przestępcy. Po prostu załatwiacze. Dziękując państwu za udzielone dla naszych widzów informacje, czy zechcieliby państwo z imienia przedstawić się naszym... Krystyna. Henryk. Dziękuję i miłego dnia. Dziękuję również. Miłego dnia. Dzień dobry, przepraszam bardzo. Czy zechcieliby państwo udzielić kilku słów wywiadu dla naszych widzów Telewizja Inter Polonia, współpracująca z Telewizją Trwam? Jesteśmy tu, żeby zaprotestować przeciwko władzy dzisiejszej, która ogranicza nam wolność, zabiera nam wolność, bo dosłownie zabrała nam wolność i musimy o tę wolność, o wolną Polskę walczyć, tak jak nasi rodzice, dziadkowie walczyli. Nasi rodzice mieli chociaż Radio Wolna Europa i mogli tam coś usłyszeć. Nam zabrali wszystko, my już nic nie mamy. Jeszcze tylko Telewizję Trwam i Radio Maria. I tam tylko możemy się dowiedzieć prawdy. Bo tylko tam prawdę mówią. Resztę kłamią. A skąd państwo przyjechali? Szamotuły. To jest Wielkopolska, powiat Wielkopolska, powiat Szamotuły. Czy uważa pan, że tego typu demonstracje i inne podobnego typu działania mogą cokolwiek wpłynąć na naszą władzę? Myślę, że tak. I mamy nadzieję. Liczymy na to, że to wpłynie i mamy nadzieję, że to się zmieni na lepsze, że będziemy o tę wolność dbać i będziemy walczyć, jak nasi ojcowie, dziadkowie walczyli i dbali. I tak my będziemy się starać, żeby Polska była wolnym krajem, a nie zależnym od jakich liberałów czy ludzi lewicowych, którzy mają krew na swoich ręcach. Krew Polaków, krew ludzi, krew mają ludzi, którzy zamordowali w Smoleńsku. Bo ich trzeba prawdę powiedzieć, zamordowali, bo to nie był żaden wypadek, to był akt terrorystyczny. I mają w tym swój udział, nasi przywódcy. Dziękując panu za udzielony wywiad, czy mógłby pan z imienia przedstawić się naszym widzom? Tomasz. Dziękuję i dobrego dnia. Dziękuję wzajemnie. Dzień dobry. Czy zechciałyby pani udzielić krótkich informacji dla telewizji TV Interpolonia, która współpracuje z Telewizją Trwam? Bardzo mi miło. Nazywam się Barbara Sokołowska. Pracuję już od dawna, nie pracuję, bo jestem emerytką od 12 lat, ale pracowałam w Głównym Urzędzie Miar. Zawsze byłam katoliczką i zawsze popieram to, co polskie i to, co właściwe, to jest naszą ojczyzną i naszym życiem. I dlatego biorę udział w marszach. Teraz już mam 74 lata, więc siadam, gdzie jest wolne miejsce, ale sercem jestem tam daleko przy Placu Trzech Krzyży. Myślę, że Matka Najświętsza nam wyprosi tę łaskę i będzie mieć Telewizję Trwam zawsze, bo to jest jedyne medium, które mówi prawdę, a my jesteśmy katolikami. Cenimy prawdę, wiarę i ojczyznę. Bóg zapłać. Czy uważa pani, że tego typu demonstracje, tego typu działania mogą wpłynąć na decyzję? To jest beton, który trzeba głowo rozbić, ale nie umiem odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że potrzebne są bardzo, że potrzebne są bardzo, 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 żeby tak, niech widzą, że siła jest, że my jesteśmy katolikami, to nie możemy być dyskryminowani, dlatego, że tylko, że mamy wiarę. Nie tylko, ale mamy, tak, mamy wiarę, patriotyzm i miłość do ojczyzny. I szacunek. Dla prawdy i dla życia. Tak. Dlatego mówię, uważamy, że to są konieczne, no bo co oni wyrabiają w ogóle? To przecież jest w ogóle, to jest nie o tako polskie Solidarność walczyła. Nie o tako, absolutnie. Musimy to robić, dlatego żeby przełamać ten beton, ale beton czasami, a mury runo, no to może i temu, może tak Krajowa Rada. Przecież to jest jakiś zbitek ludzi, którzy w ogóle nic nie znaczą, nic nie zrobili dla Polski, tylko biorą wielkie pieniądze, siedzą i dyskryminują nas, połowę narodu. No.
Co najmniej połowę, bo nas jest chyba połowę. Myślę, że więcej nawet. Może nawet więcej niż połowa, tak. Także będziemy demonstrować do skutku, chociaż nie wiadomo, jaki skutek będzie. Miejmy nadzieję, że tym razem, o ile przyjechało tyle ludzi z Polski, bo to nieważne, że jesteśmy my miejscowi, prawda? Ale ważne, żeby podkreślić, że nas jest... Nas nie boją, ale to i bezczelność ich sięga nieba. No ale... Na to nie ma rady. Czy chciałaby Pani jeszcze dla naszych widzów, naszym widzom przedstawić się z imienia? Z imienia tylko Alicja jestem. I bardzo dziękuję Panią. Lekarzem jestem. To znaczy byłam, bo to już teraz. Życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i spełnienia. Dla Pani siła. A Pani by też, Pani zechciałaby się też wypowiedzieć do naszych widzów, wypowiedzieć się na temat dzisiejszej demonstracji i tego typu. No możemy obydwie tutaj powiedzieć. Tu mam koleżankę, która bardzo ładnie mówi. Która zna Kanadę. Byłem w Toronto. Ja sami znam Kanadę. I mam skalę porównawczą, prawda? Gdzie my jesteśmy? W jakiej republice jesteśmy? Ural? Syberia? Gdzie my jesteśmy? Proszę nam powiedzieć, wy wolni ludzie, gdzie jesteśmy? Gdzie są Polacy? Zechce pani zwrócić się do kamery z tym przesłaniem. Mój profil też jest ładny. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jest pani bardzo miła. Pan też, ale jesteśmy Polacy są biedni. Wszyscy nas męczą strasznie, okradają. Przecież to jest banda hołoty, co dzisiaj oni wyrabiają. To jest, są ludzie bez ambicji. Czy uważa pani, że można coś zmienić? Można. I pan wie, że ja się popłakałam patrząc na tych, co tutaj idą. Serce się raduje, że ludzie się budzą. Przede wszystkim młodzi. Dużo to jest. To jest ważne. My to już jesteśmy, wie pan, na takim etapie, że z nami komunizm i hitleryzm znam. No i ten dobrobyt dzisiejszy też znam, prawda? 40 lat pracy za 1200 zł żyć. Proszę mi powiedzieć, jak tu żyć? Czy miałam prawo się zmywać gary i opiekować się Amerykankami, żeby mieć parę groszy na życie w Polsce? A oni się budują willę po 10-20 milionów. Ale jakie miliony? Miliardy. Miliardy, tak. Proszę pana, z czego to mają? Nasze pieniądze. Przecież oni nie zarobili tego, oni ukradli nas. Dziękuję panu, bo więc jak powiem to... Czy zechciałaby pani z imienia... Kontrolować właśnie. Dziękuję bardzo. Jeszcze z imienia, jakby pani się przedstawiła. Z imienia. Jej imię Danka. Barbara. Wszystkiego dobrego. Jesteśmy. Wszystkiego dobrego i miłego dnia i żeby panią się spełniły wszelkie marzenia. Uważajcie tylko na tych nieumundurowanych. Bo to ich trzeba bardzo uważać na nich, bo to jest banda łobuzów. Wszystko jest możliwe, co mogą zrobić. Oni człowieka. Naszego prezydenta. Zabili cudownych ludzi. Tak, i to boli bardzo. I teraz jeszcze zabijają. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego i miłego dnia. Powodzenia. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry, witamy pana tutaj na demonstracji. Co pana sprowadza? Proszę pana, no chcę zaprotestować przeciwko tej pseudowładzy, która jest zakłamana i tu jeszcze ogłupiają Polaków. Biorą nas jako naród, biorą nas po prostu od prawdy. Jesteśmy odizolowani, ogłupiani jesteśmy przez media, które nie są polskie. Wręcz, bo żeśmy oddali. To są ci przestępcy, ci złodzieje, którzy rozgrabili Polskę i teraz, wie pan, robią, proszę pana, z mózgu tym, w szczególności tym młodym, bo my starsi to pamiętamy, co było, co jest, ten najgorszy to ci młodzi, no. Czy myśli pan, że tego typu akcje, tego typu spotkania tak dużej grupy ludzi, którzy przyjechali z całej Polski, mogą cokolwiek zmienić i wpłynąć? No proszę pana, no musi się coś zmienić, wreszcie ci ludzie, którzy są u władzy, muszą zobaczyć, że tu są Polacy, a Polakami nie będą obci jednak brali ten, rządzili nami, nas ogłupiali.
w tym, no i uważam, że coś się, obawiam się tylko jednego, że się w tej chwili do takiej sytuacji dochodzi, że proszę pana, jest taka sytuacja, że może dojść do wybuchu i to niekontrolowanego, bo bieda jest straszna. A to nam się robi, wie pan, igrzyska, stadion ponad 2 miliardy złotych kosztuje, który miał niecały miliard kosztować. Proszę zobaczyć, ile kosztowały inne te, wie pan, stadiony. A to się w tej chwili, to będziemy, proszę pana, nas się będzie obciążało tymi kosztami, a elity, wie pan, to się, wie pan, w tej chwili jak jest, czy budują coś, czy to proszę pana, to powstają jakieś złodziejskie spółki, spółeczki, wie pan, doradcze i za tym pieniążki idą. Czy uważa pan, że ten sposób demonstrowania swoich poglądów jest wystarczający na obecną sytuację? Proszę pana, no na razie tak, a później to zobaczymy, no bo wie pan, obawiam się siłowego rozstępu, bo to może być coś co najgorsze, tym bardziej, że nasz naród już tej krwi dość przelał. I dziękując panu bardzo, czy mógłby pan z imienia przedstawić się naszym... A jestem Krzysztof Morawski, tu mieszkam w Warszawie. Nie obawiam się, bo wie pan, ja ich w nosie mam. Dziękuję panu bardzo miłego. No bardzo dziękuję i wam życzę. A skąd państwo jesteście? Z Warszawy, no bo wie pan tą internetową, ale to mnie zwróciło, że tu Kanada jest. A ja, dlatego, że to podlega, jest dystrybuowane z Kanady. Także no to mimo, że się służby WSI będą brali identyfikować. Mam nadzieję, że nie spotkamy nas przykrości. Się komuny nie bałem, proszę pana, jeszcze w Gdańsku mieszkałem, a tego pacieństwa też się nie boję. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. No, miłego dnia. Dzień dobry, czy zechciałby pan udzielić kilku słów wywiadu dla telewizji Interpolonia, to jest telewizja współpracująca z telewizją Trwam? Tak. Co pana na dzisiejszą demonstrację sprowadza? No raczej to jest uwarunkowane patriotyzmem od pokoleń, no i tym, że się źle dzieje w polskim państwie i o swoje trzeba walczyć. Uważa pan, że taka demonstracja może zmienić coś w naszym kraju? Na pewno jednoczy ludzi, nieraz to było już wiadomo. W narodzie musi się coś obudzić, żeby wreszcie spróbować normalizować, ale tak bardziej gruntownie, bo przemiany, które przeszliśmy, to tylko pozorne, a wszyscy zadowolonych jest 5% społeczeństwa, a reszta ma coraz gorzej. Widzę, że przyszedł pan z dziećmi. Myśli pan, że dla nich to będzie pewnego rodzaju lekcja historii? To znaczy zazwyczaj wyprawy robimy rodzinnie, wielopokoleniowe. W tym momencie jesteśmy trzy pokolenia, jedziemy do czwartego po imprezie na obiad. Dziękuję panu bardzo, życzę wszystkim. Nie mogła, więc muszą reprezentować babcie. I cieszę się, że ludzie się coraz mocniej organizują, bo od wszystkich wydarzeń historycznych zakłamanych, więc jest ktoś mocną siłą, kto może inaczej ludziom pokazywać, co się dzieje. Jak również właśnie telewizja Trwam. Myślę, że w którymś momencie będziemy mogli oglądać w normalnym kanale. Dziękuję. Czy mógłby pan naszym widzom przedstawić się z imienia? Kazimierz. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Uważam, że w sposób, jak zachowują się ludzie, nasz kraj, jest godny podziwu każdego Polaka. Każdej osoby, która przychodzi z każdą swoją też indywidualną, patriotyczną sprawą. I jak zauważyłam, było wiele osób, które szły ze szpitala psychiatrycznego i z różnych instytucji, tak? Nie wiem, co można jeszcze więcej powiedzieć. Znaczy, ja jestem generalnie za tym właśnie, żeby wspierać tych wszystkich ludzi, zarówno starszych, jak i młodych, swoją postawą, swoją osobą. I u mnie zawsze był patriotyzm wcielany, a w szkole także, więc jeśli chodzi o patriotkę, to jestem patriotką w 100% na pewno.
Stacja nie! Stacja nie! Ewa, 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 ewa
się samochód z nagłośnieniem, niech przejedzie przed autobus z dziennikarzami. W tym czasie zapraszam tutaj
panu, żeby opowiedzieli, pana Wojciecha Leszyńskiego, pana Tomasza Sakiewicza, żeby opowiedzieli o swoich doświadczeniach cenzury w telewizji, w mediach. Proszę państwa, nie jest źle. Nie jest źle, dlatego że pierwszą instytucją, która zareagowała na hasło Obudź się Polsko, była właśnie Telewizja Polska Wiadomości, bo już w czwartek nadała informację o marszu, który odbywa się dzisiaj. Wczoraj już zapomniała. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Wiemy, że o tym kwietniowym marszu nie zająknęła się nawet ani jednym słowem. Marsz przed ulicą Marszałkowską, wystarczyło wystawić z okna kamerę. Nawet nie trzeba było zatrudniać dziennikarzy, otworzyć okno i sfilmować idący marsz. Tej relacji nie było. A był to jeden z największych marszów po 1989 roku. To jest absolutny skandal. Jestem tutaj dlatego, by przypomnieć swoją twarz i swoje słowa, ponieważ w 1989 roku jesienią inaugurowałem ten program w miejsce znienawidzonego dziennika telewizyjnego. I w każdą rocznicę, kiedy oni balują, każdą rocznicę przypominają jedno moje zdanie. Niestety nie mogą mnie wykasować z historycznej pamięci. Ja mówiłem tak, wiadomości dobre lub złe, oby tych ostatnich jak najmniej, ale zawsze prawdziwe. Byłem bardzo naiwny, proszę państwa, bo ja nie przypuszczałem, że dożyję czasu, że w programie informacyjnym ogólnopolskim największym nie będzie niektórych wiadomości w ogóle. Nie, że kłamią, ale że w ogóle nie widzą, co się dzieje, że cenzurują się bez cenzora, że wybierają tematy poprawne politycznie i te, które są zakazane. Kto nimi steruje? Gdzie jest Mysia? Gdzie jest Komitet Centralny obecnej Telewizji Polskiej? O, już, tutaj są dzieci. Tutaj są, bo zginął głos. Na części! Rób czuwa. Kabel. No jak? Ej, chodź w góry! Ja sobie tam leżę. Tomek, daj ręczną próbę nadać. Żebym za głośno mówił, temperatura się odda. Dajcie spokój. Tomek, tuba! Obecna Mysia, w której znajdował się Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk. Gdzie jest komitet polityczny, propagandowy, który steruje wiadomościami, steruje TVN-em? Jeżeli państwo oglądacie te programy informacyjne, wszystkie są identyczne. Dokładnie ta sama kolejność, te same tematy, to samo słownictwo i te same komentarze. Dlatego uważam, że komitet sterujący wiadomościami trzeciej RP, wiadomościami telewizyjnymi, powinien się ujawnić, mamy demokrację, powinien podać swoje nazwiska, miejsce, siedzibę, byśmy mogli się z nimi skontaktować i porozmawiać. Jako dziennikarz telewizyjny radiowy, który zaczynał program wiadomości, protestuję już od 20 lat przeciwko takiemu dziennikarstwu, które nie zajmuje się informacją, tylko propagandą. Łączy wszelkie gatunki dziennikarskie, a dominuje felieton, najczęściej tendencyjny. Nie może być tak w wolnym kraju, chociażby wczorajszy dzień podaję jako przykład, kiedy wolni Polacy obchodzą
święto państwa podziemnego i odbywa się uroczystość przed Sejmem, na której spotykają się kombatanci, jakowcy, spotyka się młodzież, to ten program ci dziennikarze nadają felietony o grzybobraniu. I tak jest codziennie. Pania Luki, prymitywne tematy, głupawe komentarze, głupawe felietony, a nic o prawdziwym, autentycznym, realnym życiu, które nie jest proste dla wielu ludzi. Likwidowane są szkoły, urzędy, zakłady pracy, kraj jest skorumpowany. Tych tematów oczywiście się nie porusza. Dlatego dzisiejszy ten marsz jest marszem nie tylko w obronie wolnych mediów, telewizji Trwam, ale też w obronie ludzi wyrzucanych z pracy, wyrzucanych z mieszkania w Gdańsku. Jednym słowem jest to marsz, spotkanie wolnych Polaków, którzy zawiązują dzisiaj swoistą konfederację ludzi sumienia. Tyle ode mnie. Zapraszam pana Tomasza Sakiewicza. Witam serdecznie. Należę do tych, którzy zostali wyrzuceni z radia i z telewizji w ostatnich latach. Tak jak wielu moich kolegów. Anity Gargas, Janek Kapiszalski zniknął, a chwilę tego przywrócono. Wyrzucono Kasię Hejkę z radia. Wyrzucono bardzo, bardzo wielu dziennikarzy Gazety Polskiej, jak Asię Lichocką. I wielu, wielu, którzy potem przyszli do nas pracować. Jacka Sobalę. Jacek Sobala został wyrzucony dlatego, że powiedział, że walidarstwo w Polsce musi się skończyć. Bardzo wielu wzięło to do siebie i Jacek stracił pracę. Ale są też dobre wiadomości. Okazuje się, że Telewizja Polska bankrutuje. Nie jest to dobre, że ktoś bankrutuje, nawet Telewizja Polska. Ale dobre jest to, że już Polacy nie chcą płacić za to, żeby być oszukiwani. Im się skończyły pieniądze, bo Polacy nie chcą kłamstw. Polacy chcą prawdy i dlatego nie płacą abonamentu. Dlatego reklamodawcy, mimo tego, że mają wsparcie rządu, nie chcą tu dawać tyle reklam. Powoli się wszyscy wycofują z tego, bo kłamstwo przestało być atrakcyjne. I to jest miara tej zmiany, która się dokonała. Patrząc na wyniki oglądalności, to jest druga dobra wiadomość. W tej chwili jest tyle samo pewnie widzów, co pracowników tej instytucji. Oni sami dla siebie tworzą tą telewizję i są szczęśliwi, że mogą się oszukiwać. Niech sobie też nadadzą, że dostali pensję, bo wkrótce tych pensji dla nich nie starczy. Z kłamstwa już żyć się nie da. Ale jest dobra strona. Możecie żyć z prawdy. My was tu zapraszamy. Tu jest ta Polska prawdziwa. Tam jest ta Polska zamknięta za murem kłamstwa. Jak będziecie mieli odwagę przekroczyć tą barierę, zobaczycie, jak tu jest piękne. Tu się oddycha normalnym powietrzem. Polska, a z Polską jest Gazeta Polska. Szanowni Państwo, zaprośmy wszystkich z telewizji do nas, a jak nie, no to odwiedźmy ich, opowiedzmy im, jak to jest być wolnymi, jak to jest czuć się swobodnie, jak to jest mówić prawdę, jak to jest, kiedy na kamerze nie trzeba żadnej nakładki, która pomniejsza ilość zwolenników, przeciwników, a powiększa tych, którym się podlizują. Niech zobaczą, jak to jest, kiedy po prostu daje się prawdę. Oni może tego już zapomnieli, może tego nie potrafią. Tam żyje jeszcze duch Urbana Szczepańskiego. Niech przyjdą, zobaczą, kiedy można zrobić normalną telewizję. Niewielką telewizją internetową potrafiliśmy przyciągnąć dużo, dużo więcej widzów niż ich zakłamane programy. Nasze filmy, Mgłę, Pogardę i wiele, wiele innych, które nakręciliśmy. Oglądają miliony ludzi. Żadna produkcja telewizyjna w tej chwili nie jest tak oglądana. Oni już nam przestają być potrzebni, ale my im ciągle jesteśmy potrzebni. To my ich możemy uratować. I musimy im pomóc obudzić się do prawdy. Bo to jest kolejne pokolenie zmarnowanych dziennikarzy, którym złamano kręgosłupy, których nauczono kłamać i którym powiedziano, że dla władzy można wszystko. To władza jest dla nas w normalnym kraju. To dziennikarze kontrolują władzę. Ten kraj jest nienormalny, bo to władza kontroluje dziennikarzy. Musimy przywrócić w Polsce normalność i odzyskać ten kraj dla normalnych mediów, dla normalnej pracy, dla normalnej telewizji. Telewizja publiczna.
publiczna to nie jest telewizja rządowa. To jest telewizja nasza, nas wszystkich. Jeżeli podlizują się rządowi, zdradzają demokrację. Bo telewizja jest od tego, żeby rząd kontrolować. Ta okropna zdrada, której dokonali w swoich sercach i sumieniach, zniszczy też ich samych, zniszczy im życie i zostanie im to już tak jak wszystkim, którzy tworzyli telewizję w stanie wojennym. Mają ostatnią chwilę, żeby się z tego wycofać. Mówcie prawdę, pokazujcie prawdę, bo prawda naprawdę wam się opłaci. Wy z tą prawdą zajdziecie dużo dalej niż z tymi kłamstwami. Zapraszamy do nas. Wyjdźcie do nas! Wyjdźcie do nas! Wyjdźcie do nas! Redaktor Sakiewicz ma absolutną rację, tym ludziom trzeba pomóc, tym bardziej, że są to ludzie młodzi, którzy nie powinni pamiętać tamtej telewizji, tamtego dziennika telewizyjnego, tych dziennikarzy ubranych w mundurze, tych wszystkich partyjnych propagandzistów, do których zwracano się towarzyszu redaktorze. Tym młodym ludziom trzeba pomóc, żeby nie musieli potem w poradni zdrowia psychicznego mówić: panie doktorze, co innego mówię, co innego słyszę i co innego widzę. Brawo!